Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dobiegają końca igrzyska zimowe. Naszym gościem jest pani profesor Teresa Socha, wiceprezes AZS AWF Katowice, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, w przeszłości także prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i kierownik Katedry Sportów Indywidualnych AWF Katowice. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, no cóż, mamy jeden medal, znaczy my, no polscy skoczkowie tak naprawdę, Dawid Kubacki wrócił właśnie z medalem do Polski. Prawdopodobnie już więcej medali na tych igrzyskach nie zdobędziemy, choć oczywiście chcielibyśmy bardzo, może coś jeszcze się wydarzy. Pani, kiedy patrzy na to okiem profesjonalisty, to myśli sobie pani, to było do przewidzenia, czy myśli sobie pani wypadek przy pracy, czy myśli sobie pani, no tak, mogliśmy zrobić więcej? Ja powiem trochę pesymistycznie, że ja się cieszę, że jest medal jeden, i liczyłam, że jeśli by już był to brązowy, bo z tego mojego doświadczenia przeanalizowałam, że trudno będzie zdobywać medale w tym roku, akurat na tych igrzyskach. Natomiast, że będziemy mieć czwarte, piąte, szóste i to by tak prawie się ziściło. Ale to może trzeba mieć tak dużo doświadczenia, jak mnie pan przedstawił, panie redaktorze, żeby to móc obliczyć. Tym bardziej, że jak jestem członkiem zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, to byłam bliżej tych skoków, które nam dały medal, i bo tam oczywiście też i kombinacja norweska jest, i biegi narciarskie, i snowboard, ale no tylko Dawid Kubacki. Na pewno bardziej liczyliśmy, że może jeszcze może Kamil Stok, który był no niesamowicie blisko, bardzo, bardzo blisko, ale przecież te skoki są takie trudno, można powiedzieć, wymierzyć, chociaż można mieć kondycję to i dobrze technicznie zrobić, to może akurat atmosferyczne warunki nie pasują. Zawsze też ale... jest tak zwany sportowy pech, oczywiście on się zdarza i tutaj w skokach rzeczywiście nasze apetyty były większe, ale rozumiemy, że tak się mogło stać. Natomiast są dyscypliny, w których no, jakby głośno mówi się, że sukcesem jest w ogóle kwalifikacja na igrzyska, albo wejście do czołowej dziesiątki, to już jest dużo. My nie jesteśmy krajem sportów zimowych po prostu, powinniśmy się z tym pogodzić? Na pewno nie jesteśmy krajem sportów zimowych, niemniej uprawiamy i to od lat. No na przykład tor saneczkowy był u nas w Krynicy w latach 30., nawet były Mistrzostwa Świata, rok po roku Mistrzostwa Europy i to były czasy, w których przecież też nie za bardzo chyba uznawano nas za specjalistę od sportów, jako Polskę, sportów zimowych, chociaż słynnym Marusarz i Bronisław Czek to przecież byli przed wojną bohaterowie sportów zimowych. Ten tor w Krynicy został jako taki relikt, trochę być może symbolicznie, tak. To znaczy jest zabytkiem w pewnym sensie, ale może pokazuje to, że my po prostu nie inwestujemy w infrastrukturę, czy się mylę? No wywołał pan, panie redaktorze, to smutne niestety no, określenie, że tylko zabytek. Przecież można by było w tym samym miejscu, skoro tyle lat temu było możliwe przeprowadzanie tam zawodów, robić nie na może taką pompę, że jakieś Mistrzostwa Europy znowu, ale na pewno jakieś puchary. Może dla młodszych, dla juniorów. Przecież są Mistrzostwa Europy juniorów. No niestety nic takiego nie powstało. W tamtych rejonach troszeczkę w Szczawnicy, która jest niedaleko Krynicy, natomiast alpejskie się rozwinęło, czyli są tendencje do jakichś sportów zimowych. Jeśli chodzi o tory saneczkowe, to przecież też z kolei wywołany temat, no nasi narzekali, za co byli krytykowani i słusznie narzekali, że trenują za granicami, a zdobywają miejsca, tak jak pan, panie redaktorze, powiedział, w pierwszej dziesiątce. Być w pierwszej dziesiątce, nosić orła na piersi, czy reprezentować Polskę w godle tej ojczyzny, to jest no, niesamowity sukces. Ta dziesiątka to jest tak blisko medali, że nigdy nie wiadomo, czy się będzie szóstym, tak jak Kamilowi się zdarzyło w pierwszym na skoczni normalnej, pierwszym starcie, czy być trzecim, czy znowu jakimś ósmym. A przy tych nowoczesnych tendencjach zmiany programu Igrzysk Olimpijskich, między innymi zimowych, już teraz jest tak dużo mikstów, że rzeczywiście liczy się w drużynówce już do 10, to już jest tak jak do 8 tradycyjny finał. Myślę, że my w Polsce mamy taki, wydaje mi się, duży głód sukcesów, bo to nie jest tak, że w jednej dyscyplinie raz mamy, raz nie mamy medal, tylko jak już mamy, to raz na 10 lat. No, takie gwiazdy jak Adam Małysz, Kamil Stoch czy Justyna Kowalczyk, no jeszcze w skokach więcej, ale Justyna Kowalczyk, było kilka pań, Sylwia Jaśkowiec czy inne, ale teraz tak. Jest cisza i tu prawdopodobnie my czujemy jako kibice fakt, że nieraz te emocje chyba są przesadnie duże i takie niechętne, bo tak jak pani mówi, w dziesiątce miejsce to jest naprawdę sukces.
Ale panie redaktorze, może takie przykre, że w tych biegach rzeczywiście nie ma możliwości takiej gwiazdy następnej jak Justyna, czy musimy poczekać, aż Justyna się no, stara, wyszukuje z panem Aleksandrem Bieletielnym i może, tak jak określiła w czasie tych igrzysk za parę lat na następne igrzyska, będzie jakiś przyzwoity poziom już w tej piątce czy szóstce. Natomiast na tym polega, że nie mamy tych dyscyplin rozwiniętych w klubach. Tu przytoczę dane Najwyższej Izby Kontroli, która parę lat temu podała takie informacje, że w klubach w Polsce niewielki odsetek ćwiczy w klubach sportowych sporty zimowe, bo to jest 1,5% mniej więcej sportowców, a Polacy w ogóle to około tylko 7% Polaków uprawia sporty zimowe. No może teraz bym powiedziała, bo chciałam mówić, narciarstwo alpejskie jest popularne, masowe, łącznie z naszym prezydentem, panem Dudą, który też kiedyś startował na uniwersjadzie i zawsze to podtrzymuje i jeździ na nartach. Także masowe, alpejskie jest tyle chętnych, że można było powiedzieć, że do tych klubów jest młodzież zapisywana przez rodziców, ale on zwykle to jest takie bardzo prywatne, taka szkółka ma nauczyć się podstawowych rzeczy, potem jeździć już tak na mniejszych czy większych, jakichś lepszych stokach, ale nie uprawia się, bo to trzeba powiedzieć, że trzeba wyjechać z danego miasta i już być gdzieś w jakiejś szkole sportowej, w takiej miejscowości, gdzie może rodzic nie chce posłać dziecka, także tych dzieci jest więcej, ale one nie kwalifikują się jakby do tych miejscowości, w których można na co dzień. Ja kiedyś miałam córkę, którą chętnie kierowałam do narciarstwa alpejskiego, zdolną do tego i kiedy już była dobra, to powiedziano mi, że ma iść do Austrii, do szkoły, bo u nas nie ma takich warunków. A wracając jeszcze do tego, że nie ma struktur, które by pomogły uprawiać, no to do narciarstwa biegowego wiele nie trzeba. Powstało teraz bardzo dużo torów, czy tradycyjnych, przepraszam, jak powiedziałam, tras biegowych, które są prywatnie utrzymywane, niewiele się płaci, kluby często są zwalniane w danym obszarze gminy i te trasy są utrzymywane w Łuszczykach Dolnych, czy na terenie tam w okolicach tych właśnie części wschodnich Polski, jak również w Białymstoku, w Warszawie, w Zakopanem jest przecudna, no, kompleks skoczni, buduje się w tej chwili ogromna, piękna, dopiero niedawno widziałam, jak to powstaje, hala lodowa, najnowocześniejsza w Europie, także mamy to, co będzie nam potrzeba, tylko czekamy. Gdzieś była jakaś... Potrzebujemy systemu wyłapywania, że tak powiem, talentów, no bo do tych klubów często zapisujemy się, czy na trasy biegowe wyruszamy rekreacyjnie. I teraz pewnie jakaś część, zwłaszcza najmłodszych, ma w sobie talent, tylko ktoś musi to dostrzec i powiedzieć, chodź do klubu, popróbuj. No to powstają takie programy, program Naśladuj Mistrza, czy Szukaj Mistrza, różnie to się nazywa, w biegach narciarskich, w skokach, to jest właśnie, kiedy Małysz kończył swoją karierę, to powstał taki program, żeby te najmniejsze dzieciaki, które no, bały się troszkę, ale są tak chętne, w Szczyrku jest taki i w Wiśle taki program zawodów dla najmłodszych przedszkolaków, prawie że tych najstarszych przedszkolaków. I właśnie tam są te dzieci nagradzane i one już na tak wczesnym etapie rozwoju uczą się skakać na nartach. Można było powiedzieć, że i mogą alpejskie tak uprawiać, mogą biegać, tyle że za bardzo się biegać nie chce. Mamy tu problem z kombinacją norweską. Adam Małysz zawsze podkreślał, że w szkole sportowej na najniższym poziomie, czyli edukacji, ma na myśli podstawową i dalej, muszą dzieci i biegać, i skakać, i jeszcze dobrze jeździć na nartach. Kiedyś parę lat temu zrobiono badania w Zakopanem, może tutaj Zakopiańczycy będą na mnie źle, jak usłyszą, i okazało się, że dzieci z tego terenu nie umieją jeździć na nartach zjazdowych. No więc bez coś... chodzi, tak to się zwykle mówi, a to szkoda, bo tam jest rzeczywiście, no, powinna być wylęgarnia talentów, bo mają wszystko na miejscu. I to pewnie pokazuje, że trochę nie umiemy skorzystać z tego. Pani profesor, ja tu wrócę jeszcze do tych zarzutów w pewnym sensie Najwyższej Izby Kontroli sprzed kilku lat, bo wtedy postawiono taki zarzut, że w Polsce, to akurat był pod adresem ministra sportu, ale to było kilka lat temu, że wydano wprawdzie ponad 152 miliony złotych wtedy na rozwój wyczynowych sportów, ale nie opracowano strategii rozwoju sportów zimowych, zbyt niskie były nakłady na infrastrukturę, brak wiedzy na temat liczby i stanu obiektów sportowych. Czy pani by się zgodziła z tymi zarzutami dzisiaj także?
Tak, tak szybko przemyślałam już właśnie parę minut temu, że ja bardzo trochę jestem, no, chcę dobrze myśleć, ale rzeczywiście trzeba by było krytycznie popatrzeć i wspominam teraz, że nie było tych obiektów, no, właśnie tych torów lodowych, jedyny był w Zakopanem i jakiś taki nieprzykryty, zresztą w Zakopanem też nie był kryty, w Tomaszowie, gdzie podlegał remontom, no, znowu wracam do łyżwiarstwa, ale również skocznie się waliły, trzeba było przerobić, trzeba było bardzo dużo, będąc w tym związku narciarskim w zarządzie, nie jeden raz przeżywaliśmy, że nie ma funduszy na regenerację krokwi, słynnej krokwi na ulicy Zakopanej, na ulicy Bronisława Czecha, bo właśnie nie było w planie, bo jeszcze stoi, jeszcze jest dobra, mały już na niej skakał, to po co remontować, no ale okazuje się, że profile się zmieniają, obiekty muszą być nowoczesne, no tras biegowych też nie było, z tym, że już od 2 lat jest naprawdę dobrze, już właśnie trzeba było wkroczyć bardziej z polskich związków. Myślę, że Polski Związek Łyżwiarski też się bardzo tutaj, tak myślę, chyba źle nie powiem, też bardzo się rozruszał i pilnuje, ale to są dociekania niesamowite. Pan prezes Steiner niejednokrotnie, ale to wiele, wiele razy musiał przypominać, że medal mamy, więc mu było łatwiej jakby kontaktować się z pewnymi osobami, ale skocznia nie ten profil ma, stara, trzeba remontować. No i tak jest z łyżwiarstwem, tym szybkim, tym short-trackowym, no i ze skoczkami, których jest mało, ale w świecie też tych skoków niewiele osób bawia, a ostatnio nawet widzieliśmy, jakie są skoki w Kanadzie, kiedy miksty kobiet, mężczyzn z Kanady udało się im zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich. No, nie ma dziewcząt trenujących skoki narciarskie, niestety nie mamy. No, mamy to, co mamy, no, można tak powiedzieć. Te, które może są najbardziej utalentowane, idą do innych dyscyplin. Pani profesor, to na koniec zapytam w takim razie, żeby było dobrze, jeszcze lepiej, albo dobrze po prostu, kto powinien wziąć odpowiedzialność za to przede wszystkim, zwłaszcza taką finansową? Czy państwo musi dofinansować sporty zimowe? Czy związki narciarski, łyżwiarski muszą jakoś lepiej tym zarządzać? Czy po prostu trzeba sponsorów bogatych? Gdzie jest problem? Związki narciarskie lepiej zarządzać, związki sportowe zimowe na pewno lepiej, nie mogą, one na pewno dobrze zarządzają, na pewno się ubiegają o to, żeby były remonty i pieniądze i budowę, na pewno musi rejon też chcieć. Nie może być, że na przykład wojewody to nie obchodzi marszałka, nie obchodzi władze z danych rejonów gmin, właśnie muszą one starać się wypełniać te wszystkie jakieś dokumentacje, żeby przebić się i w tych wszystkich sejmikach, jakichś na spotkaniach najprzeróżniejszych pokazywać, że mogliby tym dobrze zarządzać. I na koniec bym powiedziała tak, bardzo często związki sportowe nie są w stanie nadzorować tego obiektu, który gdzieś tam powstanie. I jeśli Ministerstwo Sportu nie będzie umiało dobrze zarządzać obiektami, to wtedy te obiekty się rujnują. I tak było bardzo długo w Zakopanem i w wielu jeszcze innych miejscach, bo polskie związki nie mogły wpływać na to i dlatego Justyna Kowalczyk często nie miała tras przygotowanych. Sama to widziałam, kiedy wiadomo było, że przyjeżdża od 8 do 16, gdzieś tam panowie pracują, nie przygotowują, nadzorują. To są centralne ośrodki sportu. W tej chwili może mnie ktoś za to, no nie wiem, podać do czegoś czy skrytykować, ale tyle lat żyję i to widziałam nie jeden raz na własne oczy. I różne tragedie, przedszkolaczy idący z panem przez trasy, gdzie Justyna biega, nie umiano zamknąć tych tras, przypilnować. Czyli to było takie odłogiem stojące. Dobrze, że dostępne, no ale jeżeli trenuje taka mistrzyni, no to na miłość boską trzeba by było uruchomić z tego obiektu ludzi zatrudnionych, a ludzie w pewnym czasie już po 16, takim typowo 16, nie muszą tam być. I tak znaczy, musimy brać odpowiedzialność na siebie rzeczywiście za to, żebyśmy doczekali medali na następnych igrzyskach. Bardzo pani dziękuję. Pani profesor Teresa Socha, w przeszłości prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, dzisiaj wiceprezes AZS AWF i członek Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Dziękuję pani profesor. Miło mi było, dziękuję, do widzenia. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.